Witam ponownie. Dzisiaj szybko zajmę się wytłumaczeniem takiej dość nietypowej rzeczy, a mianowicie jak działa lodówka na gaz. Dlatego, że jestem szczęśliwym posiadaczem przyczepy kempingowej i tam, jak pewnie niektórzy się orientują, są trzy możliwości. Lodówka może działać na 230 V, na 12 V i na gaz. No i właśnie to się spotyka czasami z pytaniami. No, na gaz i jak na ten gaz? Czyli ten gaz opływa tą lodówkę, schładza ją, wraca z powrotem do butli. Te, no, pytania były na najróżniejsze. A kiedy odpowiadam, że pali się płomień i chłodzi tą lodówkę, a raczej jej wnętrze. I wtedy uwierzcie mi, że nawet kampingowcy z już sporym doświadczeniem naprawdę maszą brwi i mówią: jak? Naprawdę płomień, żeby schłodzić coś, no to naprawdę musi być interesujące. I faktycznie tak jest. Także pokrótce postaram się wyjaśnić, jak właśnie taka lodówka działa. Zapraszam. A więc jak zwykle w moich filmach zacznę od teorii, aby zrozumieć zasady działania lodówki absorpcyjnej, bo tak to się nazywa, musimy sobie wytłumaczyć najpierw, jak działają zwykłe, tradycyjne, takie kompresorowe lodówki w naszych domach. A mianowicie, co tam się dzieje? Oczywiście w dużym uproszczeniu, tak samo, żeby nie komplikować sprawy. Jest tam sprężarka. Jest tam sprężarka, która, jak sama nazwa mówi, oczywiście spręża gaz. Spręża gaz w przewodzie, może wyprowadźmy sobie to tak, czyli rośnie ciśnienie. Nazwijmy to ciśnienie P i ono w tym miejscu rośnie. Już na tym etapie można powiedzieć, że temperatura będzie również rosła. Co to oznacza? To jest właśnie termodynamika gazów, że podczas wzrostu ciśnienia temperatura gazów rośnie. Podczas spadku ciśnienia temperatura maleje. Łatwo to na przykład zaobserwować przy spuszczaniu powietrza z kompresora. Jeżeli tworzymy zawór i ten przepływ powietrza będzie dosyć spory, to cały zawór zamarznie. Tak samo jak widzieliście kiedyś może butlę, nawet gazową w środku lata, kiedy upuszcza się z niej ciśnienie, a nawet i beczkę piwa, ona po prostu oszrania się z góry, bo tam dochodzi do różnicy temperatur, czyli temperatura spada przy spadku ciśnienia. Oczywiście te spadki temperatur, te różnice temperatur, może tak, będą różne w zależności od gazu. Są gazy oczywiście o lepszych właściwościach, są gazy o gorszych właściwościach. No, teraz w lodówkach stosuje się bardziej nieszkodliwe gazy. Kiedyś stosowano freon, który dzisiaj już jest zabroniony. Mniejsza z tym, okay, przejdźmy do rzeczy, jak tu dochodzi do schłodzenia lodówki. Bo jak na razie ta sprężarka podniosła nam ciśnienia, ale podniosła również też temperaturę gazu. Także na razie no to mamy bardziej podgrzewacz aniżeli lodówkę. Co tu się dzieje? Trafia ten gaz do takiej wężownicy, która znajduje się z tyłu lodówki i ten gaz jest wstępnie schładzany. Pomijam tu już różne procesy, które tam zachodzą i przemiany tego gazu, ale ten gaz jest schładzany tylko po to, aby w następnym procesie uzyskać jak gdyby minusowy balans temperatury. Zaraz to wytłumaczę, dlatego że gdybyśmy w tym momencie ten sprężony gaz o temperaturze powiedzmy 70 stopni, tu zupełnie strzelam, nawet nie wiem ile ma temperatury, byśmy go teraz rozprężyli, on by wrócił do swojego stanu i ten wzrost temperatury równy by był temu spadkowi temperatury tutaj, oczywiście z jakimiś tam stratami, wróciłoby to do sprężarki, byśmy mieli ten sam proces, ale nie mielibyśmy żadnego ujemnego balansu, czyli ta temperatura tutaj wytworzona spadłaby, byśmy mieli balans na zero. Czyli jeżeli tutaj wstępnie schłodzimy ten gaz, powiedzmy do 30 stopni, on trafia teraz, podkreślam, że cały czas jest pod wysokim ciśnieniem, on trafia tutaj na dyszę. Tutaj w tym miejscu znajduje się dysza i za tą dyszą ten gaz rozpręża się, tak jak mówiłem na początku, jeżeli się rozpręża, to się schładza. Ten element znajduje się już w środku w lodówce, czyli uzyskamy tu powiedzmy 0 stopni Celsjusza.
Jeżeli nie ostudzilibyśmy wstępnie tego gazu, to oczywiście nie uzyskalibyśmy tej temperatury w środku lodówki. On się rozpręża, temperatura spada. Oczywiście ten gaz absorbuje ciepło z lodówki. To nie jest tak, że ta wężownica jakby dostarcza zimna do lodówki, bo tak nie jest. To ten gaz absorbuje ciepło, czyli znowu się wstępnie nagrzewa i trafia tutaj oczywiście wyjściem do sprężarki. Proces się powtarza, no i działa to nieustannie. Oczywiście jest to regulowane termostatem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj najważniejszą formułę zapisaliśmy już wcześniej, czyli rośnie ciśnienie, rośnie temperatura. To jest oczywiście to miejsce, gdzie musimy dostarczyć energii, aby schłodzić naszą lodówkę. Tutaj energią była praca sprężarki, czyli jakiegoś silnika elektrycznego, który wtłaczał ten gaz tutaj pod ciśnieniem. I musieliśmy dostarczyć taką oczywiście energię, jaką zużywa ten silnik. Jakby to inaczej zrobić, tak właśnie, żeby lodówka działała na gaz? Otóż płomień i no, ciepło z tego płomienia, a można powiedzieć nawet ciepło właśnie dostarczane przez gaz, też jest jakąś formą energii. Tutaj zapisaliśmy, że jeżeli ciśnienie rośnie, to rośnie temperatura. Jeżeli wstawimy tutaj teraz zamiast tej sprężarki jakiś palnik gazowy, a może nie za ładny, ale jest, to będzie podgrzewał ten palnik gaz, czyli będzie zwiększał temperaturę, a jeżeli będziemy zwiększać temperaturę, to ciśnienie gazu będzie również rosło. Czyli jak gdyby odwracamy trochę ten proces, czyli nie tworzymy wysokiego ciśnienia, a bardziej dostarczając temperaturę, tworzy się to ciśnienie same. No i oczywiście cały proces już będzie podobny. To nie jest tak proste w lodówkach absorpcyjnych, dlatego że występuje tam najpierw amoniak zmieszany z wodą, później trafia on do wodoru i tak dalej. Tam naprawdę różne przemiany fizyczne następują, ale główna zasada jest taka, żeby najpierw podgrzać gaz. I teraz na przykład w lodówkach, w kampingach, w różnego rodzaju kamperach, łodziach, jachtach i tak dalej, lodówki przeważnie mogą działać na 230 V, na 12 V i na gaz. Jak to się odbywa? Właśnie są tu trzy elementy. Jednym jest ten palnik gazowy, który podgrzewa ten gaz. Drugim jest grzałka elektryczna, gdzieś tutaj w tym miejscu jest grzałka elektryczna, która jedna może chodzi na 230, a powiedzmy druga grzałka może chodzić na 12 V. I robią oczywiście tą samą pracę, czyli podgrzewają gaz. No i tym samym można tutaj już wstawić jakieś, powiedzmy, napoje chłodzące i schłodzić sobie te napoje zupełnie bez prądu przy użyciu gazu. Oczywiście wydajności takich lodówek nie są zbyt duże. Potrzeba naprawdę kilku godzin, żeby taka lodówka schłodziła się sama, w zasadzie bez żadnego towaru w środku, do 2-1 stopnia. No ale rozwiązanie jest doskonałe w warunkach, gdzie nie mam dostępu do prądu. Także tak działa lodówka na gaz. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Jak macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, hej.